Obserwatorem ten w dzisiejszym meczu jest pan Antoni Mitko z Opolskiego Związku Piłki Nożnej. W takiej sytuacji, jeżeli sędzia podjął inną decyzję, nie przerwał akcji i wybić tą piłkę, to była decydująca, dla przebiegu akcji, dla przebiegu meczu akcja do spotkania. A jeżeli chodzi o naszą grę, to z przeciwnikiem, co trener powiedział, długa piłka, było to w celowy sposób zastosowane, ponieważ liczyliśmy się tym, że przy przenoszeniu gry z jednej strony na drugą będziemy zdobywać przewagę w bocznych sektorach boiska, to się udawało, niemniej jednak skuteczność bramkowa szwankowała i brakło. Powinniśmy w pierwszej części zdobyć przynajmniej jedną bramkę, ten mecz by się inaczej troszkę ułożył, ale po tym drugim skupie nie dał sobie bić tej bramki. Udało się, była akcja z prawej strony, Marcin Zbulski dograł do Adasia, tam piłka stanęła w polu karnym. Ja już na ślizgu prawie uderzyłem tą piłkę pod całą poprzeczkę, no spadła. Cieszymy się ze zwycięstwa, bo 2-0. Bardzo ciężki przeciwnik, ten ciężki mecz. W dzisiejszej pogodzie ciężko było się podejmować do walki, jednak nie poddaliśmy się i walczyliśmy do końca. Niemniej jednak walczymy o awans, punkty się liczą i to zespół zrealizował, grając do ostatniej minuty spotkania. Nie układało nam się to spotkanie, szwankowała troszeczkę gra w drugiej linii, stąd przyjęliśmy styl przeciwnika, zbijankę do przodu, długa laga, brakowało przytrzymania i to było widoczne. W drugiej połowie zmieniłem jednego zawodnika, troszeczkę uspokoiliśmy grę, no i pokusiliśmy się o strzelenie dwóch bramek, za co dziękuję zawodnikom. Chciałbym z tego miejsca też tutaj jakby podziękować wszystkim chłopakom i wyróżnić personę, który dzisiaj zasłużył na to wyróżnienie, grał dobrze i był bardzo przydatny dla zespołu.